Audioteka przedstawia podcast Artura Górskiego. Kryminalna Europa. Odcinek pierwszy. Wiedeń. Strażnicy więzienia Wiedeń i Józefsztadt, którzy zjawili się w celi o 5 nad ranem, przeżyli szok. Jeden z najlepiej strzeżonych osadzonych, człowiek, którego wiedza mogła doprowadzić do wyjaśnienia bardzo wielu głośnych spraw kryminalnych, był martwy. Jego ciało zwisało na pasku od spodni, przymocowanego do zasuwy okiennej. Ktoś zapyta, jakim cudem osadzony miał w celi pasek, ale to akurat już nie ma większego znaczenia. Miał i użył. Wszystko wskazywało na samobójstwo, choć akurat tego osadzonego nikt nie podejrzewał o skłonności do autodestrukcji. Owszem, miesiąc wcześniej trafił do szpitala po wypiciu płynu do mycia naczyń, ale to nie była próba rozstania się ze światem. Raczej próba, zresztą udana, przeniesienia się z zakładu karnego do szpitala. Być może miał nadzieję, że w szpitalu lepiej się przygotuje do procesu, który rozpoczynał się wkrótce. Był człowiekiem o bardzo szerokich międzynarodowych powiązaniach, a media upatrywały w nim jednego z najgroźniejszych bossów nie tylko polskiej mafii. Jego wiedza mogła się okazać zabójcza dla wielu, także tych z politycznego świecznika. Kto wie, być może 7 maja 2003 roku, gdy w świat poszła informacja o śmierci Jeremiasza Barańskiego, pseudonim Baranina, paru ludzi odetchnęło z ulgą. Umrzeć w sąsiedztwie pałaców i parków miasta ze ścisłej czołówki najpiękniejszych stolic świata to, cóż, rzecz godna bossa. Wiedeń to coś więcej niż piękne miasto. To słowo klucz, symbol elegancji w najlepszym stylu, luksusu, wykwintnej sztuki, mody i kuchni. Z Wiedniem jest trochę tak jak z Paryżem czy Nowym Jorkiem. Nawet jeśli tam nie byłeś, i tak znasz to miasto. Wiedeń oferuje oczywiście znacznie więcej niż walce rodziny Straussów, ale to jest chyba pierwsze potoczne skojarzenie ze stolicą Austrii. Wiedeń to walc, a walc to modry Dunaj. Choć, dodajmy, akurat opiewany przez młodszego Johana Dunaj wcale nie jest aż taki modry. To, co najlepsze w mieście, trzyma się z dala od rzeki. Może i dobrze. Inna sprawa, że Dunaj poza Wiedniem, powiedzmy w okolicach miasta Krems an der Donau, gdzie na wysokich nabrzeżach rosną winorośle, dające świetne białe wino, jest naprawdę bardzo urokliwy. Oczywiście nie ma Wiednia bez koncertu noworocznego nadawanego na cały świat z wiedeńskiej Musikverein, czyli tamtejszej filharmonii. Ale tak samo nie ma go bez słynnej opery, znajdującej się na rogu Opernringu i Kärtnerstrasse. Co ciekawe, architekt tej wzniesionej w 1869 roku budowli, Edward van der Null, tak się przejął głosami krytyki swojego dzieła, że popełnił samobójstwo. Zupełnie jak bohater tego odcinka. I tak samo powiesił się, choć pewnie nie na pasku. Żeby obejrzeć spektakl w operze, nie trzeba ani kupować biletu, ani nawet wchodzić do środka. Latem przed gmachem stoi wielki telebim, na którym przedstawienie jest wyświetlane na żywo. Wystarczy przynieść własny leżak. Można też wziąć ze sobą butelkę Prosecco. Bardzo dobrze wchodzi pod arię Verdiego. Tuż obok opery znajduje się miejsce absolutnie wyjątkowe. Słynny hotel Zacher. Jeśli ktoś nie ma pewności co do tego, jak wygląda luksus w wersji kanonicznej, to niech wie. Otóż wygląda właśnie jak Zacher. Większość ludzi na hasło Zacher reaguje olśnieniem kulinarnym. Tort Zachera. Dla turystów z Ameryki czy z Dalekiego Wschodu zjedzenie tego słynnego połączenia czekolady i konfitury morelowej oraz popicie go filiżanką wiedeńskiej mokki to w Wiedniu punkt obowiązkowy. Aby go zrealizować, są gotowi naprawdę długo czekać na stolik w ogródku hotelowej kawiarni. Gdybyż tylko przyszło im do głowy, że można prościej. Wystarczy wejść do środka i usiąść w malutkiej kawiarni do użytku hotelowych gości. Przecież każdy ma prawo tam wejść. Wizyta w tym miejscu to wielkie przeżycie estetyczne. Hotel mógłby pobierać opłatę za sam wstęp do tej kawiarenki, bo niczym nie różni się ona od komnat pobliskiego pałacu Hofburg. A tort w niej podają taki sam jak w kawiarni dla wszystkich. Swoją drogą, czy on naprawdę jest taki pyszny? Skoro wiadomo już, gdzie spałaszować tort, pora na wiedeńską kawę. Warto wypić ją w słynnej Café Central, jednej z najstarszych kawiarni Wiednia, położonej kilka kroków od wspomnianego Hofburga. Café Central to kolejny turystyczny rytuał, który jednak trudno spełnić. Pod drzwiami niemal zawsze stoi kolejka desperatów z całego świata, którym wszystko jedno co wypiją, byleby siąść na chwilę w Café Central. Gdy w końcu wkraczają do neogotyckiej sali, mają poczucie, że znaleźli się w niebie. A przecież klimatycznych kawiarni, których wnętrza pamiętają tak zwane tamte czasy, jest w Wiedniu doprawdy wiele. I w większości z nich wciąż można poczytać gazetę, którą umieszczono w specjalnym drewnianym uchwycie. Oczywiście poszukiwacze wiedeńskiego klimatu znajdą go też w nowszych kawiarniach. Choćby w Stadtcafe na Frajungu, minutę drogi od Café Central. Jest ona wszakże urządzona nowocześnie, designersko. Amator starzyzny nie będzie się tam czuł dobrze. Trudno też sobie wyobrazić Wiedeń bez pocałunku. Chodzi oczywiście o słynny obraz Gustawa Klimta, przedstawiający parę w miłosnym uniesieniu. On namiętny, ona mu oddana, choć tytułowy pocałunek to jedynie muśnięcie w policzek. Aby zrobić sobie selfie z tą parą, trzeba się trochę pofatygować. Pałac Belweder znajduje się dość daleko od opery czy katedry Świętego Szczepana. Powiedzmy pół godziny szybkiego marszu. Mimo to warto się tam wybrać. Generalnie każdy spacer po centrum Wiednia to wielkie estetyczne doznanie. A to wyłoni się ratusz, a to zaszumi park, a to błyśnie złotem obelisk na ulicy Graben, upamiętniający ofiary XVII-wiecznej zarazy. Tyle, że Wiedeń to nie tylko pałace, nie tylko tort Zachera i nie tylko białe wino. To także zorganizowane, i to bardzo dobrze, podziemie kryminalne. Ten inny Wiedeń, Wiedeń kryminalny, o znacznie mniej przyjaznym obliczu, również ma długą tradycję. Nie ma sensu wspominać o przestępcach sprzed obu wielkich wojen. Sięgnijmy raczej do bliższych nam czasów zimnej wojny. Wiedeń, jako jedna ze stolic wolnego świata, przyciągał imigrantów z różnych odległych stron, zarówno ze Związku Radzieckiego czy krajów bloku wschodniego, jak i z Bliskiego Wschodu. Tak jak u nas, rozsadnikiem przestępczości w latach 90. był bazar na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia, tak 2 dekady wcześniej podobną funkcję spełniał bazar na Meksykoplac, targowisko położone na bulwarze nad Dunajem. Tam zaczynali prawie wszyscy, którzy próbowali się urządzić w nowej ojczyźnie. Patent był prosty. Turyści przybywający z demoludów, którzy z reguły nie dysponowali zachodnią walutą, przywozili ze sobą dobra dostępne w swoich krajach. W przypadku Polaków były to produkowane w Krakowie pierosy Marlboro oraz wódka. Czesi natomiast przywozili kryształy, a handlarze skupowali je za niewielkie pieniądze. Dla turystów z demoludów nawet te niewielkie pieniądze miały jednak wielkie znaczenie. Z czasem w tle tego niewinnego procederu rodziły się całkiem poważne grupy przestępcze, handlujące choćby narkotykami. Grupy ze wschodu, z Bałkanów, z Turcji. Na czym gangsterzy zbijali fortuny? Oddajmy głos jugosłowiańskiemu pisarzowi Miodragowi Bulatowiczowi, który w książce Ludzie o 4 palcach bezlitośnie opisał środowisko emigrantów zasilających podziemie kryminalne w Austrii i w Niemczech. Jeden z jego bohaterów radzi drugiemu: handluj sobie dalej, Niko. Narkotykami, diamentami, perłami. Handluj czym chcesz. Kradnij jak do tej pory. Jeśli chcesz wielkich pieniędzy i sławy, handluj ludźmi. Na towar ludzki nigdy nie było większego popytu. A z drugiej strony najłatwiej dziś kupić człowieka. Zachodnie jatki zaopatrują się na wschodzie. Kiedy pracowałem jako korespondent z wojny na Bałkanach, uświadomiłem sobie, że dziewczyny trafiające do burdeli na zachodzie przeważnie mają stację przesiadkową w Wiedniu. To jednak temat na osobną opowieść. Eksport ludzi był zakrojony na szeroką skalę i z rozmachem. Handlowano tędy nieszczęśnikami, którzy trafiali potem do Wietnamu czy do odległej Afryki. Myślicie, że tylko do celów seksualnych? A o handlu organami ludzkimi nie słyszeliście? Jednocześnie Wiedeń zyskał wielką renomę w środowisku agentów wywiadu. Tu krzyżowały się szpiegowskie szlaki, tu można było osiągnąć porozumienie w kwestiach, o których gdzie indziej milczano. Trwało niepisane przyzwolenie na to, że w Wiedniu spotykają się przedstawiciele wywiadów ze wschodu i z zachodu i na w miarę neutralnym terenie nie są wrogami, a raczej partnerami. Tu też odbywał się handel nie papierosami czy narkotykami, a informacjami. Panowało przekonanie, że nawet biznesmeni, którzy przyjeżdżają do Wiednia w interesach, musieli być tak czy inaczej poukładani ze służbami specjalnymi. Raczej nikt nie prowadził tutaj biznesu na własną rękę, a już na pewno nie wielkich biznesów. Tak też mówiło się o dwóch biznesmenach z Polski, Andrzeju Kunie i Aleksandrze Żaglu. Założyli oni w Austrii firmę Polmark, robiącą duże interesy z krajami byłego Związku Radzieckiego. Oskarżano ich również o przemyt papierosów. Oczywiście trudno robić duże interesy z dawnymi satelitami Moskwy, jeśli nie ma się odpowiednich znajomości w kręgach służb. Dla Kuny i Żagla taką znajomością okazał się Władimir Ałganow, radziecki, a potem rosyjski oficer wywiadu. Ałganowa pamiętamy z tak zwanych afer Olina, czyli domniemanych związków premiera Józefa Oleksego z rosyjskimi służbami. Czy Orlengate. Zatrzymano wówczas prezesa Orlenu Andrzeja Modrzejewskiego pod zarzutem przekazywania poufnych informacji osobom nieuprawnionym. Ałganowa próbował zwerbować słynny były agent wywiadu PRL Marian Zacharski, następnie oficer łącznikowy Urzędu Ochrony Państwa, generał brygady. Jednak po odejściu Lecha Wałęsy z funkcji prezydenta RP i przejęciu władzy przez Lewicę, sprawa Ałganowa została zamieciona pod dywan, a sam Zacharski wyproszony z Polski. Kilka słów o Zacharskim. Tak pisał o nim w Fokusie Historia nieżyjący już dziennikarz Igor Mieci. Największym sukcesem na polu kradzieży technologii była akcja generała Mariana Zacharskiego w USA. Zacharski działał w Kalifornii od 1975 roku jako przedstawiciel handlowy Centrali Handlu Zagranicznego Metal Export. Zaprzyjaźnił się z tonącym w długach sąsiadem, Williamem Bellem. Do chwili swego aresztowania w 1981 roku Zacharski nakłonił Bella do przekazania za cenę około $20 000 długiej listy tajnych i praktycznie rzecz biorąc bezcennych materiałów. Dokumentacji technicznej rakiet przeciwlotniczych typu Hawk, rakiet typu Phoenix, radarów dla samolotów typu Stealth, myśliwca F-15 Eagle oraz sonarów dla atomowych okrętów podwodnych. O tym, ile wart był Marian Zacharski, świadczy cena, jaką za niego zapłacono. Skazanego w USA na dożywocie wymieniono za aż 25 szpiegów NATO aresztowanych za żelazną kurtyną. Generał Gromosław Czępiński wspomina, że technologie zdobyte przez Zacharskiego były tak zaawansowane, że w Polsce wręcz nie wiedziano, co przedstawiają plany. Równie dobrze mógłby przysłać latający spodek, mówi Czępiński. Plany zostały więc sprzedane Sowietom. Z Zacharskim spotykałem się kilkakrotnie w Niemczech, bo po wspomnianej aferze nie mógł się spotkać ze mną w Polsce. Zapewniał mnie, że Ałganow miał wręcz nieograniczony wstęp na polskie salony polityczne. Działalność Ałganowa w Polsce przyprawiała więc o ból głowy zarówno sfery polityki, jak i służb specjalnych. Ale Kuna i Żagiel uważali, że może on też odegrać jakąś rolę w polskim biznesie. Dlatego doprowadzili do wiedeńskiego spotkania Rosjanina z najbogatszym wówczas Polakiem Janem Kulczykiem. Ujawnienie informacji o tym spotkaniu było wielkim medialnym wydarzeniem. O czym panowie rozmawiali? Czy chodziło o sprzedanie Rosjanom jakichś firm ważnych ze strategicznego punktu widzenia? Możemy się tylko domyślać. Tak samo możemy się domyślać, a wcześniej bardzo się tym interesowała i policja, i służby, na ile bliska była znajomość Baraniny z szefami spółki Polmark, co łączyło gangstera i biznesmenów. Baranina zawsze przedstawiał się jako biznesmen. W sumie mało który gangster przyznaje, że jest gangsterem. A może Baranina też był kontaktem służb? A jeśli, to jaki? Po jego śmierci wyszło na jaw, że był informatorem austriackiego odpowiednika Centralnego Biura Śledczego, czyli EDOK-u. Zresztą nie tylko jego. Kilka lat wcześniej, po wpadce w Niemczech na przemycie papierosów, zdecydował się, a raczej został zmuszony, do współpracy z niemiecką policją kryminalną BKA. Baranina nie miał z tym problemu. Przekazywał już uprzednio rozmaite ciekawe informacje służbom PRL, a po zmianie ustroju wojskowym służbom informacyjnym. No ale który boss nie utrzymuje kontaktu z organami ścigania? Nie donosisz, znikasz ze sceny. Tak to działa. Barański zawsze miał coś ciekawego do opowiedzenia. Można by rzec, że był kolekcjonerem historii ze świata biznesu, mafii i polityki. Do swojej willi pod Wiedniem, dokładnie w Gramatenneusiedl, zapraszał rozmaitych gości ze świecznika, podawał im dobre trunki, a następnie nakierowywał rozmowę na interesujące tory. Aby niczego nie uronić z ich relacji, Barański nagrywał swoich gości, oczywiście nie informując ich o tym. Wielu z nich nie miało pojęcia, że rozmawiają ze zwykłym, choć w jakimś sensie niezwykłym, gangsterem, który ma swój cel w organizowaniu takich spotkań. Kim był Baranina? Urodził się w Sopocie w 1954 roku, a więc należał do tej samej generacji przestępców co Andrzej Kolikowski-Pershing czy Nikodems Kotarczak-Nikoś. Lista słynnych gangsterów urodzonych w połowie lat 50. jest znacznie dłuższa i obejmuje zarówno Pruszków, jak i Wołomin. Lewe interesy robił już w latach 70., a gdy wpadł, Służba Bezpieczeństwa zaproponowała mu tradycyjny układ. Ty kręcisz swoje lody, oczywiście bez przesady i po cichu, a nam co jakiś czas podrzucasz coś ciekawego. Obie strony będą zadowolone, a co ważniejsze, obie pozostaną na wolności. Jednak pan Jeremiasz miał spore aspiracje i nie chciał kręcić drobnych lodów w Polsce. Zamierzał rozwinąć skrzydła na zachodzie. Tak trafił do Austrii, zresztą przez Stany Zjednoczone, w której najpierw otworzył warsztat samochodowy, a potem klub Go-Go. Nie ma tu czasu, aby dokładnie odtworzyć przebieg jego doprawdy ciekawej biznesowej kariery. Wystarczy wspomnieć, że gdy upadał PRL, Barański był człowiekiem zamożnym, miał szerokie kontakty, a szczególnie dbał o dobre relacje z byłymi oficerami Służby Bezpieczeństwa, którzy wkraczali do biznesu. Jego przyjęcia, i to organizowane w różnych krajach Europy, dla byłych bądź nowych elit stały się wręcz legendarne. Ci, którzy go znali, zawsze podkreślali, że był człowiekiem kulturalnym, eleganckim i wykazywał się manierami XIX-wiecznego dżentelmena. No, powiedzmy. Prawdziwy życiorys Baraniny wygląda tak, jakby go napisali scenarzyści filmu Psy. Oczywiście Baranina spotykał się nie tylko z biznesmenami czy oficerami służb. Ostatecznie to gangsterka była trzonem jego działalności. Jakiś czas temu miałem przyjemność kierowania pierwszym polskim magazynem poświęconym dziennikarstwu śledczemu. Nazywał się Fokus Śledczy i pisali w nim najlepsi dziennikarze specjalizujący się w tematyce kryminalnej. Między innymi Ewa Ornacka. To ona napisała tekst pod tytułem Prawdziwa twarz Baraniny mordował z zimną krwią. Pozwolę sobie na zaprezentowanie obszernego fragmentu z tego tekstu, który rzuca pewne światło na mafijne aspiracje bohatera. W Warszawie z inicjatywy Jeremiasza B. powstała silna, chociaż zaledwie kilkuosobowa, grupa specjalizująca się w porwaniach. Baranina sterował wszystkim z Wiednia. Wskazywał palcem, kogo trzeba zawinąć i jakiego zażądać okupu. Tworzył listę szemranych biznesmenów, którzy dorobili się na przemytach, kokainie i oszustwach podatkowych. Wiedział, że mają grube konta i żaden z nich nie poskarży się policji. Był też pewien swoich ludzi. Wybierał młodych i karnych. Część z nich przetestował na szmuglerskich szlakach. Przeszłość pozostałych prześwietlał w najdrobniejszych szczegółach. Ich pseudonimy raczej nie pojawiały się w artykułach prasowych, a twarze na listach gończych. Działali skutecznie i bez rozgłosu. Każdy z nich był mu wierny jak pies. Skruszony najemnik, który o tym opowiedział, należy do nielicznych, którzy jeszcze żyją. Opisał śledczym strukturę grupy. Sam był zwykłym żołnierzem i księgowym w tej gangsterskiej formacji. Miał listę dłużników Baraniny, egzekwował należności. Jego bezpośrednim szefem był Andrzej G., pseudonim Junior, przemytnik, zaufany kompan Jeremiasza B. Zginął od kul w styczniu 1998 roku. Do grupy należał m.in. Adam Esz, zastrzelony w grudniu 1998 roku, narzeczony Haliny G., Inki, która wyprowadziła Jacka Dębskiego prosto pod lufę zabójcy, oraz Tadeusz M., pseudonim Sasza, ewentualnie Misza. Człowiek, który wtedy strzela. No właśnie, Inka i minister Dębski. Wyjedźmy na chwilę z Wiednia i pospacerujmy po Warszawie, tylko ostrożnie, bo tu strzelają na ulicach i to do ministrów. A przynajmniej strzelali jeszcze nie tak dawno temu. Pytanie o adres? Okolice Wisły, a dokładnie Wał Międzyszyński, kilkaset metrów od mostu poniatowskiego. Do tragedii doszło 11 kwietnia 2001 roku. Minister sportu, a właściwie już były minister, bo wcześniej po konflikcie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej został odwołany przez premiera Jerzego Buzka, bawił się na imprezie zorganizowanej w popularnej restauracji Cosa Nostra. Nawiasem mówiąc, nazwa dość symptomatyczna jak na to, co się tam później wydarzyło. Dębski fetował tam swoje 41 urodziny. Towarzyszyła mu piękna młoda dziewczyna, Halina G., w kręgach półświadka znana jako Inka. To ona wyprowadziła ministra na strzał. Na wale międzyszyńskim na kontrowersyjnego polityka czekał zawodowy killer, Tadeusz M., pseudonim Sasza. Strzał w głowę zabił polityka. Policja dość szybko ustaliła, że atrakcyjną kobietę podstawił Dębskiemu właśnie Baranina. Inka była ślepowiernym żołnierzem Barańskiego. Uwielbiała swojego starszego mentora i widziała w nim kogoś pomiędzy kochankiem a ojcem. Była gotowa zrobić dla niego dosłownie wszystko. Tak ją sobie wychował. A ten akurat chciał, aby pomogła mu zabić ministra. Inna sprawa, że jakiś czas później to właśnie zeznania Inki pogrążą Baraninę. Ale kto pozostaje wiernym żołnierzem, jeśli prokurator sugestywnie przedstawia mu wizję długoletniej odsiadki? O co poszło między panami? Długo by mówić. Choć pojawiło się wiele teorii, dzisiaj trudno wskazać jedyną właściwą. Oczywiście w roli głównej wystąpiły pieniądze, ale czy rzeczywiście to one były powodem, dla którego zapadł wyrok na 41-letniego polityka prawicy? Najprawdopodobniej tak. Może chodziło o pieniądze, które Dębski przekazał Baraninie, wierząc, że ten je cudownie rozmnoży, a takich umiejętności nie miał nawet tak doświadczony boss. Może chodziło o dług, który ktoś zaciągnął u Dębskiego, ten udzielał tzw. pożyczek lombardowych i nie chciał go spłacić, aż w końcu sprawa dotarła do Baraniny. Powiązania byłego szefa resortu sportu były bardzo szerokie. W śledztwie pojawiło się wiele nazwisk i gangsterów, i biznesmenów. Nie sposób w tym krótkim podcaście omówić je wszystkie dokładnie. Wiadomo, że Dębski odwiedzał Baraninę w Wiedniu oraz że prowadzili wspólne interesy. Dość szybko przypięto Dębskiemu łatkę polityka na garnuszku mafii. Rzecz w tym, że takie stygmatyzowanie było wówczas w mediach na porządku dziennym i niejednego polityka podejrzewano o niejasne relacje z półświadkiem. Pewnie wiele w tej kwestii mógłby wyjaśnić wspomniany Tadeusz M., Sasza, ale tak się składa, że niedługo później znaleziono go martwym w celi. Tym sposobem w sprawie Dębskiego zarzuty usłyszała jedynie Inka, bo przecież jej szef też przeniósł się do wieczności. Skoro znów jesteśmy w Wiedniu, to warto polecić jeszcze jedno miejsce. Leopold Muzeum. Wspaniałą placówkę umiejscowioną w nowoczesnym pawilonie, znajdującym się o krok od najsłynniejszego muzeum Wiednia, czyli Kunsthistorische Museum. W Muzeum Leopoldów znajduje się bodaj największa kolekcja dzieł jednego z najgłośniejszych malarzy austriackich, Egona Schiele. Ci, którzy od malarstwa oczekują kwiatów, pięknych pejzaży i jeleni na rykowisku, niech dobrze się zastanowią, zanim odwiedzą to muzeum. Obrazy Egona Schiele nie pokazują piękna świata. Wręcz przeciwnie, udowadniają jego szpetotę, a szczególnie szpetotę istoty ludzkiej. Bohaterowie prac tego twórcy z lubością odsłaniają narządy płciowe, jakby chcieli nam udowodnić, że człowiek jest wstrętny od głowy do stóp, a szczególnie odrażająca jest jego intymność. Kto wie, może to właśnie Muzeum Leopoldów, znajdujące się w najpiękniejszej części miasta, ale pokazujące mroczną stronę natury ludzkiej, jest najtrafniejszym symbolem metropolii Habsburgów. Znacznie bardziej adekwatnym niż pozłocony pomnik Johanna Straussa, wygrywającego na skrzypcach motyw z operetki Wiedeńska krew. Audioteka dziękuję za wysłuchanie odcinka podcastu Kryminalna Europa. Autor i prowadzący Artur Górski. Narracja Jarosław Łukomski. Produkcja i postprodukcja Bartosz Sroczyński. Koordynacja projektu Dagmara Julikowska, Karolina Marcinkowska. Kierownictwo produkcji Aleksandra Dąbrowska. Realizacja nagrań Studio DFM. Do udźwiękowienia podcastu wykorzystano utwory z bazy Universal Production Music. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.